Już świta, więc powiem parę słów na temat tego, co tutaj planuję zrobić. Otóż, żeby tak wczuć się w mentalność Teodora Kaczyńskiego, to postanowiłem na taki wypadzik sobie zrobić na dwie noce tutaj w okoliczne kaszubskie lasy. I żeby to nie był taki sielankowy właśnie weekendowy wypad pod namioty, to postanowiłem sobie trochę to utrudnić, żeby nie brać żadnego prowiantu. Więc od tego ranka do ranka w poniedziałek będę musiał się żywić zdobyczami lasu. Zobaczymy, jak to pójdzie i też spróbuję zbudować swoje własne schronienie i tak dalej, więc może to mnie jakoś zbliży odrobinę do warunków życia, które miał, prawda, Ted w swojej chacie w głębinach lasu. Na razie, żeby dostać się do głębin lasu, muszę przejść 15 km tutaj od stacji, więc jestem w drodze. Będę potem zdawał dalsze relacje, jak będę zostawiał technologię za sobą i wkraczał w stan prymitywny. Piękne jeziorko. Znajdujemy się teraz na samym skraju cywilizacji. Tutaj właściwie tylko Indianie się zapuszczają. W każdym razie to jest ostatnie miejsce, które sobie ustawiłem na GPS-ie na telefonie, żeby dojść. I od tej pory będę się kierował, no chowam telefon, chowam wszystkie sprzęty. Będę się kierował wyłącznie kompasem i mapą, którą sobie sporządziłem. No i jesteśmy nad jeziorkiem, przy którym chcę się rozbić, nie przy samym, bo jednak jest to trochę zbyt blisko ścieżki. Musimy iść na tamten brzeg i stamtąd kierować się na zachód. Job's done. Kiedy zbudowałem już mój szałas, usiadłem sobie przed nim i nagrałem godzinę takich luźnych przemyśleń na temat Teda. Miałem nadzieję użyć tego klipu tutaj w odcinku, ale okazuje się, że kiedy przeczytałem zaledwie, nie wiem, połowę wtedy tej książki Chada Haga o Tedzie, to wiele moich opinii o nim i wiele właśnie przemyśleń, które tam miałem, było dosyć takich nieadekwatnych do prawdziwych pozycji Teda. No w skrócie, wiele razy krytykowałem tam Chochoła. Dlatego też nadaję do Państwa z odległej przyszłości, przeczytawszy już te trzy książki, których nie miałem okazji przeczytać, kiedy wtedy siedziałem w lesie. Pierwsza to jest The Philosophy of Ted Kaczyński, Chada A. Haga. Potem mamy Anti-Tech Revolution, How and Why. I po trzecie mamy Technological Slavery. Jakbym miał strzelać, jakbym miał spekulować, to bym się nazwał teraz kaczyńskim ekspertem, a nawet czymś w rodzaju kaczyńskologa. Także zreferuję Państwu pokrótce, co tam ciekawego wyczytałem w tych książkach. Może zacznijmy od tej najmniej ciekawej, czyli tej, bo o ile mam szacunek do Chada A. Haga, to z tej książki niewiele więcej wyciągnąłem, bo się składa głównie z wycinków z Technological Slavery, z tych różnych listów i krótszych pism Kaczyńskiego, i takie omawia i tak jakby wczytuje w te pomysły Kaczyńskiego różne takie zewnętrzne filozofie jakiegoś Habermasa, jakiegoś Heideggera, no również takich bliższych ideologicznych filozofów jak Ellula, którzy mieli bardziej taki spójny system filozoficzny. I autor tutaj stara się z tych szczątkowych, prawda, idei filozoficznych Teda skonstruować jakiś spójny system. Jest mowa nie o filozofii Teda, tylko o innych filozofiach, które są jakoś podobne do jakiejś części pomysłów Teda. W każdym razie, no, taka dosyć tendencyjna jest ta książka w tym sensie, że autor się nieapologetycznie opowiada za Tedem i jest nim zachwycony, tylko oczywiście musi chodzić na paluszkach dookoła tematu terroryzmu. No ale tak jak powiedziałem, o ile szanuję Chada Haga, lubię jego materiały na YouTube i tak dalej, no to ta książka niestety jest taka pełna po prostu amerykanizmów i tak czasami jest nie na temat i pełna jakichś osobistych dygresji, które nic nie wnoszą od autora, że no nie mogę raczej jej polecić, aczkolwiek jeśli mają Państwo wybór przeczytać tą książkę o Kaczyńskim albo żadną, bo na przykład te książki kosztują tam, nie wiem, prawie 100 zł za sztukę, więc no nie każdy może sobie tak wyrzucać te pieniądze w ognisko, prawda? No to może kupić Philosophy of Ted Kaczyński i również będzie miał taki skrót pomysłów Teda, więc ciekawe
ciekawe w nagrywaniu tego materiału tyle czasu później, po tym moim pobycie w lesie, jest to, że tam nagrywałem swoje bieżące przemyślenia na temat filozofii Kaczyńskiego i wiele miałem takich nieporozumień, prawda, w tym moim toku, w tym moim obrazie Kaczyńskiego. Więc myślę, że warto będzie zaadresować to, co mi się wtedy roiło właśnie o Tedzie i to, co mi się bardzo wyklarowało po lekturze tych dwóch książek. Bo jeśli pamiętają Państwo ten mój pierwszy odcinek, to takie moje naczelne krytyki Teda miały do czynienia z takimi praktycznymi względami jego, wydawało mi się, utopijnej wizji rewolucji i życia po tej rewolucji, że co to za absurdalny pomysł, że ludzie przekonają się do tak niepopularnej racji jak likwidacji technologii, bo wszyscy są oczywiście bardzo przywiązani do technologii, daje im wielki komfort, bezpieczeństwo i tak dalej, więc wolontaryjnie się wyzbyć tych wszystkich wygód, no taki punkt programowy byłby skrajnie niepopularny, prawda? Więc wtedy uważałem, że rewolucja, która jest ruchem popularnym, prawda, że lud, cały lud musi się zbuntować albo jakaś znaczna część, żeby osiągnąć jakiś skutek, wydawało mi się absurdalne, żeby do tego móc doprowadzić i jeszcze bardziej absurdalne to, że wszystkie kraje świata naraz miałyby dołączyć do tej rewolucji, a co jeśli jakieś państwo byłoby oportunistyczne i, prawda, zaczęło militarnie zdobywać terytoria i wpływy na całym świecie, bo inne państwa się zdecydowały na tą antytechnologiczną rewolucję. No wydawało mi się to wszystko takie bardzo kiepsko pomyślane po samej lekturze, prawda, Industrial Society. Ale okazuje się w tej książce, może zacznę od tej w takim razie, Anti-Tech Revolution, How and Why, tytuł mówi wszystko, że Ted jednak w tym czasie, który miał w więzieniu na czytanie, na pogłębienie swojej wiedzy historycznej, naprawdę się przyłożył do tego, żeby zrobić taką właśnie bardzo systematyczną analizę, jak były przeprowadzone rewolucje w historii, jakie rzeczy działały w tych rewolucjach, jakie nie działały i jak można by przeprowadzić taką rewolucję antytechnologiczną. I bardzo trzeźwe to jest spojrzenie na sprawę, przede wszystkim na przykład zauważenie, że rewolucje są przeprowadzane przez małą komórkę bardzo dedykowanych ludzi. Podaję przykład choćby Fidela Castro, który zdobył kontrolę nad Kubą, mając pierwotnie 80, a potem aż tak mało jak 15 bojowników. Nawet nie miał początkowo jakiegoś wielkiego, popularnego poparcia, ale dalej dzięki determinacji, inteligentnym taktykom zdobył tą władzę nad Kubą. Podaję przykład za przykładem tego, jak właśnie te akty rewolucji, jeśli miały wytyczony jeden konkretny cel, do którego dążyły i do którego były tak ideologicznie mocno przywiązane, to że nawet bez poparcia populistycznego często mogły osiągnąć ten skutek. Na przykład w taki sposób, że robiąc jakieś właśnie akty terroru, czy akty przemocy, rewolucji, te małe komórki ściągały na ogół społeczeństwa represje od rządu, od policji i tak dalej. Przez to rosły animozje jakby antyrządowe i prosty lud się podburzał po prostu jako reakcja na te represje, a potem rewolucjoniści po prostu wykorzystywali te nastroje buntownicze, to niezadowolenie z rządu i tak ściągali ludzi na swoją stronę, mimo że sami wywołali albo podsycili pierwotnie te animozje. No więc dobrze, dzisiaj na menu mamy gulasz grzybowy, zrobiłem takie korytko i przyprawimy to trochę, wziąłem tutaj sobie sól ziołową, potem zaleję odrobiną wody, przykryję tym czubkiem, wykuję dziury i włożę do węgli. W każdym razie nie udało się niestety złowić ryby, bo kołowrotek na tej wędce słabo działał, nie rozwijał się generalnie. Nie wiem, spróbuję jeszcze raz rano, ale nie wiem, czy w ogóle jest dużo jakoś ryb w tym jeziorze. Jeśli są, to nie podpływają blisko brzegu. O, chyba gotowe. Patrzcie na to. Nice. Nie wiadomo, czy jutro coś w ogóle będzie do jedzenia. Zdrowie, Teda. Super. Zrobiły się miękkie. Pyszności. No dobrze. Żeby uzupełnić mój larp wujka Teda, mamy tutaj ten strzelający proszek z diabełku. Jest zaskakujące dla mnie, jak łatwo jest uzyskać proszek z diabełku. Wystarczy pójść na jakiś odpust lub festyn, gdzie sprzedają petardy diabełki, i kupić paczkę diabełków i rozwinąć papierki i w środku znajduje się proszek z diabełków. Więc chcę wypróbować jaką siłę to ma, że tak powiem.
eksplozywną, ale na początku muszę zrobić ląty jakieś. W tej książce naprawdę widać właśnie systematykę Teda i takie myślenie jak matematyk, bo on był właśnie, no, mam nadzieję, że Państwo wiedzą, że był profesorem matematyki, pisał normalnie badania naukowe na temat jakichś teorii matematycznych i widać właśnie ten rygor w przeprowadzaniu dowodu, znaczy aplikuje ten rygor tak jak może, stara się bardzo założyć pewne przesłanki na początku, pewne aksjomy, które raczej można je przyjąć, chociaż zaraz przejdę do tego, czy wszystkie z nich mają mocną podbudowę w rzeczywistości, ale zakładam sobie na początku te aksjomy i trochę stosując taką metodę jak Spinoza w swojej etyce, przechodzi po prostu poprzez logiczne dowody z tych początkowych przesłanek, aksjomów do pewnych konkluzji. Tą konkluzją oczywiście jest konieczność przeprowadzenia rewolucji antytechnologicznej. No i faktycznie, jeśli przyjąć te przesłanki, to w większości jest to spójny, logiczny, prawda, ciąg wynikania. Więc bardzo fajny sposób napisania książki, ale tak jak mówiłem, no na początku trzeba się zgodzić z jego postulatami. Tutaj myślę, że dwa problemy wychodzą. Jeden taki drobny, który mi osobiście pokazał, że niektóre tematy Ted zgłębił no bardzo pobieżnie, a drugi no bardziej poważny, wiążący się z samą jego metodologią właśnie i założeniami. Pierwszy z nich to jest taki jeden postulat, który kompletnie wydawał mi się nietrafiony, że nie da się trwale zmienić postępowania jakiejś wielkiej grupy społecznej przez samo słowo, przez samo namawianie, przekonywanie, retorykę, że zawsze do jakichś długotrwałych zmian społecznych dochodziło mniej lub bardziej poprzez przemoc, szczególnie jeśli chciało się, żeby ta zmiana zaszła szybko. No i tutaj podaję kontrprzykład, który potem obala chrześcijaństwa. Według mnie właśnie ta sprawa była bardzo, bardzo pobieżnie zrobiona, bo on twierdzi, że zupełnie nie miało wpływu chrześcijaństwo na moralność ludzką, gdyż w średniowieczu dalej stosowano tortury i dalej były wojny. Także nic się nie zmieniło w ludzkiej mentalności. Ale jeśli się zna, prawda, realia starożytne, prawda, i porówna się je z realiami potem w chrześcijańskich krajach, i szczególnie kiedy te dwie kultury, pogańska i chrześcijańska, wchodziły w kontakt już w czasach, prawda, właśnie na przykład średniowiecznych, jak konkwistadorzy w południowej Ameryce, czy jacyś kupcy portugalscy z kulturą japońską i tam właśnie dalszym tam orientem, no to widać diametralną różnicę pomiędzy tą mentalnością. I w czasach starożytnych na przykład zrzucano dzieci z klifu, jeśli były dysgeniczne, albo po prostu, nie wiem, w Rzymie zostawiano je w koszach na ulicy, żeby, nie wiem, żeby ktoś sobie je wziął, albo żeby umarły. Robiono widowiska z ludzkiej śmierci, z masowego mordu niewolników. No i wszystkie te rzeczy zostały zlikwidowane dzięki chrześcijaństwu. Więc postulat, że nijak nie wpłynęło chrześcijaństwo na ogólną moralność, jest absurdalny. Jeszcze podaję taki jeden tam przykład, że moralność chrześcijaństwa pierwszych wieków zupełnie została zatracona w wiekach późniejszych. Bo jest jeden bardzo absurdalny tutaj przykład, że papież Kalikstus I zezwolił na seks pozamałżeński rzymskich matron z niewolnikami. I no, może to podnosić jakieś znaki zapytania, czy faktycznie tak było. No i się sprawdza, i się okazuje, że chodziło o to, że Kalikstus I pozwolił na udzielenie rozgrzeszenia za grzech, prawda, seksu pozamałżeńskiego, gdyż wcześniej była debata, czy za niektóre grzechy właśnie tego typu należna jest ekskomunika z kościoła, czy można po prostu się z nich wyspowiadać. Więc to nie było jakieś poparcie, prawda, dla grzechu poróbstwa. Więc no, ten argument jest totalnie nietrafiony. W samej rzeczy da się zmienić temperamenty ludzkie przez długotrwałe, no nie tylko nauczanie, ewangelizację, ale też no, przykłady, świadectwa męczenników i tego typu, no, rzeczy, które nie są związane z akcją przemocową na rzecz tego, żeby jakąś doktrynę wprowadzić. Zrobiłem najpierw dwie próby z mniejszą ilością naszego proszku, żeby zobaczyć, jak w ogóle się pali, bo nigdy nie miałem z nim styczności. A potem upakowałem no, resztę tego, co miałem, do takiej plastikowej buteleczki po szamponie. No dobra, ale mam nadzieję, że jakiś huk zrobimy tym następnym. Ale taki drugi, no, głębszy problem z metodologią Kaczyńskiego jest to, że on wyprowadza te postulaty z stanowiska materializmu. I to jest bardzo problematyczne z wielu względów.
Przede wszystkim on traktuje przyjemność ludzką i szczęśliwość ludzką, która jest dosyć arbitralnie u niego zdefiniowana, jako nadrzędną wartość, a cierpienie, przede wszystkim taki dyskomfort mentalny, jako takie obiektywne zło, od którego należy zawsze uciekać, ale nie ma żadnego ugruntowania na te swoje postulaty. On nawet zaznacza w jednym z listów do Skrbiny, że jest materialistą, według niego świadomość jest wyjaśniana po prostu ruchami cząstek i związków chemicznych, a z drugiej strony tak bardzo dowolnie sobie apeluje do tego, że ludzka wolność albo ludzka godność jest jakąś taką wartością i on to sobie tak pisze w manifestie, że niektórzy gruntują tą potrzebę godności i wolności w Bogu, inni nie gruntują w Bogu, ale właśnie w czym on gruntuje? W niczym. Jego przekonania moralne są zupełnie uznaniowe, prawda? On wyprowadza je z własnej jakiejś sentymentalności. Nawet jeśli pretenduje do tego, że jego moralność wynika jakoś ze struktur ewolucyjnych, że on chce dążyć do tego, jak się społeczeństwa zachowywały w tych czasach pierwotnych, prawda? W tych czasach zbieractwa, łowiectwa, do których chciałby dążyć, to nawet wtedy jego poglądy odstają od tych realiów, bo na przykład pisze w manifestie, że obiektywnie dobrymi sprawami jest redukcja niewolnictwa i krzywdzenia dzieci. Tylko że bardzo wiele prymitywnych kultur właśnie całkowicie toleruje i aprobuje te dwie rzeczy. Jest za niewolnictwem i w swojej kulturze ma na przykład rytualne wykorzystywanie dzieci, w wielu afrykańskich plemionach się to znajduje na przykład. Więc to są przekonania, które ludzie mają w tym stanie natury, w tym rzekomo szlachetnym stanie rusowskiego, prawda, szlachetnego dzikusa, a Kaczyński jednak ma swoją własną, już współczesną sentymentalność, którą stawia jakoś nad te bardziej prymitywne przekonania moralne. Więc to jest bardzo problematyczne i tak miesza w jego tezie, psuje jego tezę w wielu punktach, chociażby duża część tej książki jest poświęcona analizie teorii wielkiego człowieka. Ja jestem tak zmęczony już analizami teorii wielkiego człowieka po lekturze Tolstoja, Lina i tak dalej, ale tutaj wracamy do tematu i analizuję właśnie Kaczyński, czy wielcy ludzie, czy te jednostki mają jakiś wymierny wpływ na sterowanie historią ludzką, czy jednostka może mieć wpływ na historię. I co ciekawe, przedstawia tutaj bardzo różne tezy w tych dwóch książkach, bo na przykład tutaj mówi, że Stalin i Hitler jako ci totalitarni władcy mieli jednak pozornie tylko duży wpływ na prawda, sterowanie społeczeństwem, a w rzeczywistości byli warunkowani przez różne czynniki społeczne i jakby ich władza się wymykała im spod rąk i te struktury, prawda, biurokratyczne i inne, które stworzyli, po prostu żyły własnym życiem i nie mogli nawet zbytnio nimi sterować. Ale w Technological Slavery już pisze co innego, że Hitler jednak miał duży wpływ na zmianę historii, że można go podać jako przykład osoby dzierżącej bardzo skrajną władzę w państwie i kierującą bieg historii na bardzo inne tory poprzez swoje osobiste decyzje, wynikające z wolnej woli. I właśnie tutaj w obu książkach Kaczyński pisze właśnie, że jednak jest miejsce na wolną wolę, tylko po prostu kiedy rośnie skala społeczeństwa, to zachowania społeczne stają się coraz bardziej i bardziej przewidywalne, deterministyczne, ale mówi, że w jednostkowych decyzjach jest jednak pole na wolną wolę, ale na właśnie w jakim gruncie jest pole na wolną wolę, skoro wierzy, że wszystko, co się dzieje w mózgu, to jest ruch cząsteczek i związków chemicznych i do tego da się zredukować świadomość. Nie jest to jasne, nie wydaje się to jakoś mocno przemyślane. W każdym razie jeszcze taka inna rzecz, którą warto zauważyć i co krytykowałem, nie pamiętam, czy w ostatnim odcinku, czy podczas tego mojego pobytu w lesie. Wydawało mi się, że wiele tych pisarzy antytechnologicznych, ekologicznych ma takie bardzo również luźne podejście do gruntowania swoich przekonań politycznych i to jest najbardziej widoczne u Linkoli, który po prostu ma pewien program i żeby wprowadzić ten program w życie, to postuluje taką najprostszą, prostą jak cep, strategię, czyli przewrót społeczny, ustanowienie dyktatora, absolutnego dyktatora, który po prostu będzie groził przemocą, rozstrzelaniem, jeśli ludzie się nie będą stosować do tego jego programu. Więc no trzeba przyznać, że jest to trochę takie redukcjonistyczne podejście polityczne i myślałem, że Kaczyński wpada w coś podobnego, bo widziałem w nim, nie wiem, jakiegoś anarchistę. I co ciekawe, w tej książce spędza sporo czasu na wyrzekanie się anarchoprymitywizmu i krytykowanie anarchoprymitywizmu, chociaż w jego czasach to słowo anarchoprymitywista wiązało się raczej z takim lewicowym zbiorem przekonań, które owszem stawiały ekologię jakoś tam na ważnym miejscu, ale wiązało tą ekologię z innymi postulatami, jak zwalczaniem mizoginii, patriarchatu, rasizmu i bazowało na takim wyidealizowanym
obrazie właśnie prymitywnych społeczeństw, który on uznaje za mrzonkę. Więc w samej rzeczy nie można nazwać Teda anarchistą i jego programu anarchistycznym, chociaż pierwotnie przyjął pseudonim Freedom Club Anarchist Terrorist Group. Więc można zapytać właśnie, jaki scenariusz Ted proponuje jako ten doskonały po tym kolapsie. Myślę, że roztropne jest z jego strony to, że nie postuluje absolutnie nic, że społeczeństwo po prostu samo dojdzie do tego, jak chce się organizować po tym kolapsie, że on nie uważa, że da się jakkolwiek sterować rewolucją w taki sposób, żeby wprowadzić jakiś system celowo po tej rewolucji. Wskazuje na to, że nawet rewolucja komunistyczna, która miała na celu, prawda, założenie bardzo określonego systemu politycznego później, no te realia komunistyczne bardzo odstawały od tych założeń rewolucyjnych, więc w samej rzeczy ta grupa ludzi, rewolucjonistów nie może sterować biegiem historii w taki sposób, to jest cała jego teza właśnie związana z tą teorią wielkiego człowieka. Więc tak samo on nie postuluje nic konkretnego, po prostu mówi, że cokolwiek by nadeszło po tej katastrofie cywilizacyjnej, to i tak będzie lepsze niż to, co mamy, więc w sumie możemy na ślepo, prawda, dążyć do czegokolwiek. I w sumie w pewnym sensie się zgadzam, że można naprawdę pozwolić sobie na bardzo wielką dowolność w ustrojach politycznych i różnych strukturach społecznych, eksperymentach z decentralizacją, hierarchii i tak dalej, o ile społeczeństwo jest małe. W małych, plemiennych społeczeństwach nawet matriarchat może zadziałać. Jeśli katastrofa cywilizacyjna by usunęła, prawda, większość populacji z Ziemi, no to wtedy te szczątki ludzkości, które pozostaną, mogą się organizować w dowolny sposób. W każdym razie ciekawe też jest, że wchodzi tutaj w dosyć taką bezpośrednią polemikę z Lincolą, no nie bezpośrednią co do nazwiska, ale bezpośrednią co do idei, bo właśnie Lincola proponuje jako główny problem ze współczesnym społeczeństwem, cywilizacją, przeludnienie. Gdyby tylko zredukować populację o jakieś 90%, to a najlepiej więcej, to wszystkie problemy współczesnego świata by się rozwiązały. I Kaczyński wprost odpowiada na ten argument w jednym z listów do Skrbiny, że nie powinniśmy się skupiać na zwalczaniu przeludnienia, tylko właśnie na tej akcji przeciwko technologii. No ale jak dla mnie to jest taki problem typu, co było pierwsze, kura czy jajko, nie? Że te dwie rzeczy, przeludnienie i rozwój technologiczny, są tak ściśle sprzężone, że nie da się wskazać na to, co jest nadrzędne, co jest mniej ważne. Wydaje się, że skrajna redukcja populacji by naprawdę była olbrzymim ciosem dla społeczeństwa industrialnego. On to Kaczyński zbywa, mówiąc, że ktokolwiek naprawdę wierzy, że naukowcy przestaliby produkować superkomputery i biologiczną technologię, gdyby populacja zaczęła spadać. Oczywiście naukowcy potrzebują finansowego wsparcia od wielkich organizacji, takich jak korporacje i rządy. Ale poparcie dla badań naukowych ze strony tych wielkich organizacji jest motywowane nie wzrostem populacji, lecz współzawodnictwem pomiędzy samymi wielkimi organizacjami. Ale nie byłoby żadnych wielkich organizacji, gdyby nie było wielkich mas ludzkich, które by pracowały w tych fabrykach i które by budowały tą superstrukturę, którą nazywamy korporacją. I tak samo, gdyby było bardzo mało ludzi, którzy musieliby się skupiać na swoim własnym wyżywieniu i na takich bardziej doraźnie potrzebnych do przetrwania rzeczach, to nie skupialiby się na budowaniu superkomputerów, prawda? I raczej w tym sporze skłaniam się dalej ku stanowisku Lincoln. No ale chociaż mówię, że Ted się myli tu czy tam, to w gruncie rzeczy ta jego doktryna o dążeniu do technologicznej rewolucji wcale nie jest taka wydumana, jak pierwotnie myślałem. Jakby kluczowe było dla mnie zrozumienie, że faktycznie te współczesne państwa są bardzo intymnie powiązane przez czynniki ekonomiczne, przez import i eksport, przez logistykę, prawda, która bardzo wiąże ściśle te państwa na całym świecie ze sobą. To, że gdyby w jednym państwie, które zajmuje jakąś tam ważną pozycję w światowej ekonomii, powiedzmy właśnie w Stanach Zjednoczonych, gdyby tam doszło do kolapsu cywilizacyjnego i zostały zakłócone wszystkie linie dostawcze z Ameryki, prawda, prowadzące, to doszłoby do takiego efektu domina, że osłabiłaby się z kolei gospodarka okolicznych państw, które najbardziej polegają na eksporcie z Ameryki i tak dalej, co również w tamtych krajach by stworzyło dogodną sytuację do rewolucji antytechnologicznej, co z kolei by miało właśnie efekt kumulatywny i w końcu być może ta rewolucja by objęła cały świat. I nawet nie musiałaby być to rewolucja zaczynająca się jako rewolucja antytechnologiczna, tylko że ta komórka antytechnologiczna powinna wtedy zdobywać jak największe wpływy i jak najwięcej technologii zniszczyć. Wtedy, kiedy te fabryki stoją odłogiem, no to jest wtedy dużo łatwiej rozkraść czy zniszczyć te maszyny, które tam stoją. Pół godziny opierdolimy ją.
Dobra. Więc akurat to nie jest aż taki już niedorzeczny postulat w moich oczach, żeby właśnie poświęcić wysiłki obecnie tych ideologów antytechnologicznych na przygotowywanie się do tego kolapsu i w pewnym sensie przyspieszanie tego kolapsu poprzez zarówno aktywizm, jak i tą działalność terrorystyczną, którą sam Ted uprawiał. Może warto się tu na chwilę pochylić nad aspektem zdrowia psychicznego Teda, że się maluje go często w mediach jako takiego makiawelicznego, knującego szaleńca właśnie, który wpadł na ten szalony pomysł wysyłania bomb ludziom. Ja wtedy broniłem go, że no, według mnie jest człowiekiem zrównoważonym, pisze w zrównoważony sposób i tak dalej. Ale być może nie zauważyłem, że może być jakiś głębszy problem psychologiczny, który motywuje te jego toki myślowe, które owszem są trzeźwe, spójne i tak dalej, ale sama motywacja tych trendów w jego myśleniu może być chorobliwa. I faktycznie, kiedy już schwytano Teda i zrobiono mu różne tam badania w sądzie, żeby się dowiedzieć, czy ma być sądzony jako, prawda, zdrowy na umyśle, czy jako chory psychicznie, no to zdiagnozowano mu osobowość schizoidalną, czy coś takiego. Dowiedziano się o jego wcześniejszym życiu właśnie wielu takich zachowań typowych dla takiej jakby paranoidalnej schizofrenii, czyli że wyobrażał sobie, że ludzie go śledzą, że go rząd szpieguje, prawda? To znaczy szpieguje, zanim nawet zrobił jakikolwiek atak. I właśnie miał wielką taką awersję do technologii już od najmłodszego wieku, ponieważ właśnie technologia jest no, idealnym narzędziem szpiegowskim. I nawet w bodajże Technological Slavery pisze jakieś dosyć takie dziwne rzeczy, że rząd amerykański posługuje się mikroskopijnymi dronami wielkości insektów oraz maszynami do czytania w myślach, żeby szpiegować na swoich obywatelach. No ale gdyby tego było mało, to jeszcze borykał się ze, zdaje się, dysforią płciową i nawet kiedy był na studiach, to miał się umówić na operację zmiany płci, tylko się rozmyślił bodajże w poczekalni u lekarza, kiedy miano mu to zapisać go, prawda, na tą operację. Więc no dziwaczne rzeczy, o tym się zwykle nie mówi, że Kaczyński sobie roił, że jest kobietą, ale faktycznie miał taki okres w życiu. No i potem popadł w głęboką depresję i właśnie dopiero w tych głębinach depresji znalazł taką motywację do dalszego działania w tym, że skoro i tak mu wszystko jedno, czy żyje, czy umrze, może posunąć się do tych radykalnych kroków, jak właśnie wysyłanie bomb, i może coś z tego będzie, może osiągnie jakieś swoje te cele związane z zwalczaniem technologii, bo tak jak mówię, wszystko było mu jedno. Więc no, fundamentalnie to był mocno jednak zaburzony człowiek, zdaje się, i o ile można przyznać wielu jego obserwacjom dużą dozę celności, że świetnie się spisuje jako retoryk, to odnośnie jego, no przede wszystkim kompasu moralnego, no to trzeba się właśnie zastanowić, czy to jest człowiek, którego kompasem moralnym chcielibyśmy się kierować. To też systematycznie omawia, że to zgrupowanie antytechnologiczne powinno mieć dwa takie sektory, sektor legalny i sektor, no ten nielegalny, które powinny być dosyć odseparowane od siebie, ale te dwa sektory powinny być wciąż bardzo aktywne obecnie, ażeby być przygotowanymi, jak w tym memie, że nie mogę się doczekać, aż społeczeństwo upadnie, żeby moja ideologia wzniosła się z popiołów. I ten postulat, mimo że nam się zabawnie kojarzy, no ma wiele sensu według mnie. Właśnie jeśli poświęcić wysiłki obecnie z jednej strony na zdobywanie pozycji wpływu w różnych tam organizacjach i korporacjach, będąc takim incognito, prawda, działaczem antytechnologicznym, a z drugiej strony wypracowując sobie umiejętności i zdolność do autonomii poprzez na przykład posiadanie dużych obszarów ziemi rolnej, no to gdyby dostatecznie dużo ludzi było właśnie w ten sposób niezależnych, wpływowych i dobrze zorganizowanych, no to mieliby wielki wpływ na kształtowanie się społeczeństwa po takiej katastrofie cywilizacyjnej. No możemy sobie wyobrazić, że raczej długo by nie przetrwały jakieś zrzeszenia lewicowe, które są charakterystycznie właśnie zdezorganizowane i takie niedbające o dyscyplinę czy kulturę fizyczną, i skontrastować ich możemy chociażby no właśnie w Ameryce z takimi ugrupowaniami paramilitarnymi, które są ideologicznie albo, prawda, libertariańskie, albo jakieś ultraprawicowe. Właściwie taką największą luką w całej tej książce Industrial Revolution, How and Why, jest zagadnienie, dlaczego by późniejsze społeczeństwo nie mogło po prostu odbudować tego systemu technologicznego. I przypomina mi się z książki właściwie tylko jedno takie rozwiązanie, które uważałbym za racjonalne i prawdopodobne, mianowicie, że obecne społeczeństwo wyczerpuje zasoby, które są łatwo dostępne, tak jak na przykład wyczerpano już wszystkie bliskie powierzchni złoża węgla czy ropy naftowej itd. i teraz trzeba wiercić coraz głębiej i głębiej i szukać właśnie jakichś trudniej dostępnych złóż ropy, nie wiem, wiercąc na środku oceanu itd.
I gdyby cały ten system upadł i ludzie potrzebowaliby surowców naturalnych, żeby go odbudować, to mieliby już z tym duży problem, bo właśnie wielka część tych złóż, przynajmniej tych łatwo dostępnych, byłaby wyczerpana. Gdyby na przykład jedyne złoża ropy, jakie by pozostały, znajdowałyby się na środku oceanu i trzeba by uruchomić całą platformę wiertniczą, żeby się do nich dostać, to oczywiście ludzie z małym zaawansowaniem technologicznym nigdy nie byliby w stanie tego zrobić. To jest prawdopodobne rozwiązanie tego problemu, czemu technologia nie mogłaby się po prostu odrodzić, ale jeśli istnieje chociaż cień szansy, że w jakiś sposób by jednak rozwinięto technologię na nowo, to ludzkość na pewno by znalazła ten sposób. Także o ile jest to coś, co na pewno by spowolniło proces rozwoju technologicznego, to nie jestem przekonany, czy zupełnie by go wykluczyło, i tak samo Ted Kaczyński nie jest przekonany. Więc w tym momencie po prostu pisze, że no, sam fakt nieistnienia technologii przez jakiś okres czasu jest jakimś pozytywem. Więc wydaje mi się, że fundamentalnie ta kwestia pozostaje nierozwiązana. Jeśli chodzi o to, co można zrobić samemu, żeby jakoś zaaplikować te przemyślenia Teda Kaczyńskiego do swojego życia, a jednocześnie nie trafić do więzienia, prawda? No to tak jak już zaproponowałem, generalnie dążenie do takiej autonomii, do jak największego odizolowania się od technologii, od społeczeństwa industrialnego, jest na pewno dobrym pomysłem, tak czy siak, bo ma bardzo zbawienny wpływ na po prostu konstytucję psychologiczną człowieka, jak również przyczynia się do tego celu obalenia technologii na dłuższą metę, gdyby faktycznie doszło do tej katastrofy cywilizacyjnej. Natomiast nie trzeba się ograniczać do tego, bo jeśli Państwo pomyślą o serwerach roleplay Minecraft i generalnie jaka to jest dobra zabawa na tych serwerach po prostu grifować, i to załóżmy nawet, że używanie bloczków TNT jest zbanowane na tym serwerze, albo że nie mają Państwo dostępu do bloczków TNT, to dalej łatwo zdać sobie sprawę, że jest milion innych technik na grifowanie na serwerach Minecraft Roleplay i naprawdę wartość psychologiczna z tego sprzeciwienia się administratorowi serwera Roleplay Minecraft, takiego wyzwolenia się z okowów tych sztywnych zasad właśnie poprzez grifowanie czyichś baz, najlepiej należących do potężnych gildii znajdujących się na tym serwerze roleplay. To wydaje się najsłuszniejsze, grifowanie majątków wielkich gildii, które wykorzystują, prawda, tych zwykłych kopaczy, zwykłych górników, prawda, pracujących na ich rzecz. To wydaje się całkiem fajne, tym bardziej jeśli grifuje się z przyjaciółmi, stosując proste exploity albo grifując jakieś kluczowe obiekty dla właśnie działania serwera. No, ale tym razem dodamy też sekretnego składnika. Niech to będzie nasz mały sekret. Jest taki eksperyment badający mechanizm, nie pamiętam jak to się nazywało, wyuczonej potulności, załóżmy, że były psy, które elektryzowano podłogę w takim pomieszczeniu, z którego nie było jakby wyjścia, nie było ucieczki, i wtedy rażono je prądem. One na początku, prawda, tam drapały ściany, próbowały uciec, a potem się przyzwyczaiły, no nie przyzwyczaiły, ale po prostu leżały biernie i przyjmowały te szoki elektryczne i tylko skomlały. Natomiast potem w tym eksperymencie chodziło o to, że umożliwiono im ucieczkę, otwarto drzwi do tej klatki i dalej rażono je prądem, ale one wtedy dalej jakby ten wyuczony mechanizm, czyli leżenie i skomlenie, no robiły to zamiast uciekać, mimo że miały otwarte drogi ucieczki. No i analogicznie do tego jest, myślę, z takimi czynami wymagającymi przemocy czy odwagi, że to jak żyjemy teraz, ten system zachęca nas do tego, żebyśmy byli właśnie tacy potulni i bierni we wszystkim, prawda? Samolot. Szkoda, że nie mam. I też zasypiałem tutaj dzisiaj. Dosłownie spojrzałem na mapę, jakie jest najdalej oddalone od wszelakich siedlisk ludzkich miejsce, no blisko mnie, rozsądnie blisko mnie. No i pojechałem do tego lasu tutaj. Jestem dosłownie, nie wiem, 3 czy 5 kilometrów od najbliższej wioski. A dalej w nocy, kurczę, to jest chyba jakiś kemping i grali głośno muzykę, jakieś umpa umpa, jakieś disco polo w nocy. Tak niosło ten dźwięk lasem, że myślałem, że zwariuję, więc bardzo wtedy się właśnie poczułem bliski duszą do Kaczyńskiego, jego frustracji, prawda, kiedy tam sobie mieszkał w Montanie i stopniowo coraz bardziej to społeczeństwo technologiczne mu wkraczało na podwórko. No i w momencie, kiedy żyjemy w takich czasach, że jesteśmy, prawda, kastrowani przez swoje środowisko i mamy każdy konflikt rozwiązywać bez przemocy, bez agresji, bez wychodzenia poza szereg, tylko najwyżej, jeśli sytuacja dość się eskaluje, to mamy przekazać sprawę jakimś siłom wyższym i nic nie załatwiać samemu.
i być po prostu no, takimi biernymi konsumentami. No więc osoby, które może nawet by były jakieś proaktywne, odważne z przyrodzenia, to są w ten sposób kastrowane przez system, przez lata i w momencie nawet gdyby nadszedł jakiś kolaps i byłaby okazja, żeby się sprawdzić w tych cnotach i pokazać na przykład swoją zdolność przywódczą, swoją siłę czy inteligencję w jakimś staraniu o zasoby, to już przez te lata wyuczonego polegania na innych instytucjach i innych ludziach do rozwiązywania swoich problemów, właśnie stajemy się jak te psy, które zapominają, że potrafią biegać i nawet kiedy otwiera im się furtka, to nie są w stanie uciec, bo są przyzwyczajone do tego, do tej potulnej egzystencji, prawda? Także następnym razem, kiedy zobaczymy mema o kolejnym ekscesie społeczeństwa technologicznego z, prawda, prześwitującą twarzą Teda nałożoną na ten artykuł czy cokolwiek, zastanówmy się chwilę nad ironią tego. Jeśli zgadzamy się w pewnych punktach z retoryką Teda, no to aplikujmy te jego zasady przede wszystkim do naszego życia. Czy to w krótkim terminie poprzez budowanie jakiejś autonomii, co jest bardzo proste do zrobienia, poprzez jakieś uczenie się przydatnych umiejętności, ćwiczenia fizyczne, czy choćby dzikie biwakowanie, jakie tutaj prezentuję w tym odcinku, ale też w długim terminie planować swoją przyszłość w taki sposób, że jeśli krytykujemy ten system i widzimy jego wady, to starajmy się albo w długim terminie jak najmniej w nim uczestniczyć, albo odmienić go na lepsze, albo pracować ku jego obaleniu. Także w ostatecznym rozrachunku, nawet jeśli krytykujemy Teda, no to w końcu był mordercą, prawda? W wielu punktach można go krytykować, to nie można przyczyć temu, że jego słowa wzięte do serca dają bardzo silny impuls do działania. Właśnie pomimo swoich przywar, Ted Kaczyński to była wyjątkowa postać. Miejmy nadzieję, że jego życie, że jego prace złamią to prawidło, w które on sam wierzył, mianowicie, że jednostka nie może mieć wielkiego wpływu na to, jak się potoczy historia.